Witam serdecznie z tej strony Mirosław Zeland. Moi drodzy, zapraszam Was gorąco do przepracowania kolejnego odcinka kursu HTML, czyli serii, w której tworzymy zawartość stron internetowych. Dziś porozmawiamy szczegółowo o listach w HTML-u, a także na spokojnie, analitycznie zastanowimy się nad tym, jak najlepiej wykorzystać mechanizm automatycznego przewijania strony. Wiem, że znacie już tematykę odcinka, bo przecież przeczytaliście jego tytuł, i dlatego nie będę Was zanudzał długim wstępem teoretycznym. Powiem tylko tyle, że listy naprawdę wymagają omówienia, bo przecież mamy listy numerowane i nienumerowane, mamy różne style, a do tego listy można też zagnieżdżać, a nawet używać ich jako menu głównego i to rozwijanego. Więc nie lekceważmy dobrego, solidnego przepracowania list, jest to użyteczna i cenna wiedza. A jeżeli chodzi o przewijanie strony, no to też może ono się odbywać skokowo, w sposób natychmiastowy, ale można też zrealizować to ładniej, tak aby automatyczne przewijanie było animowane. Na wielu stronach napotkaliśmy też na pewno przyciski typu scroll up, przewiń do góry, i dziś nauczymy się również tego, jak bezboleśnie i w ciągu raptem paru chwil taki przycisk zaimplementować u siebie. Agenda tego wykładu jest zatem dość rozbudowana, ale nie martwcie się, damy radę wspólnie wszystko ogarnąć, a zdobyte umiejętności natychmiast trafią do waszego playbooka, czyli do zestawu zagrań i technik, którego używamy na co dzień w wykonywanych przez nas stronach. Niektórzy nazywają to zestawem technik, inni nazwą playbookiem albo skill setem, zestawem umiejętności. Każdy z nas twardo stąpa po ziemi i wie, że im więcej doświadczenia ma Koder. Tym lepsze strony tworzy. Nauka programowania jest silna przykładami i zrealizowanymi projektami. Wiedział o tym Niklas Wirth. Wiemy i my, bo też siedzimy w tej branży nie od dzisiaj. Zatem zakończmy już całkowicie wstęp i powiedzmy konkretnie, jaki projekt dziś z pasją wykonamy. Otóż załóżmy, że chciałbym przenieść do HTML-a wykład na temat monitorów komputerowych. Taki wykład mam obecnie, jak widać, zapisany w PDF-ie. Wykład, jak to wykład, zawiera sporo treści, definicji, grafik, jakichś wyjaśnień, i dlatego przeniesienie tego wszystkiego do HTML-a posłuży nam jako idealny przykład wykorzystania na stronie po pierwsze spisu treści będącego zagnieżdżoną listą, jak również automatycznego przewijania, prawda? Bo przecież tyle jest tutaj zawartości, że łatwo jest się zgubić bez dobrze pomyślanej nawigacji. Ale po kolei. Rozpocznijmy jak zwykle od zaplanowania struktury strony. Na samej górze witryny, na całej dostępnej szerokości ekranu, umieścimy pasek tytułowy div o ID równym logo. I wewnątrz zapiszemy wprost, że wykład dotyczy monitorów komputerowych. Górna część witryny będzie zatem pełniła tylko rolę informacyjną, bo cała nawigacja po kolejnych slajdach wykładu zostanie niedługo zrealizowana poniżej w spisie treści, który będzie korzystał, jak powiedzieliśmy z automatycznego przewijania zawartości strony. Ale zanim przejdziemy do spisu treści, to najpierw stwórzmy diva, który będzie pojemnikiem dla całej zawartości strony, dla całego kontentu. No a poza tym górnym paskiem informacyjnym i ewentualnie poza jeszcze stopką. Niech to będzie blok o nazwie container, czyli z angielskiego pojemnik, i będzie on ustawiony na środku ekranu, a to uzyskamy, jak wiemy, dzięki margin left auto i margin right auto. Jak również ograniczymy sobie szerokość tego diva do powiedzmy 900 pikseli. I w jego środku umieścimy spis treści w divie o identyfikatorze spis, i ten spis zawartości wykładu zostanie wykonany w oparciu o listy w HTML-u a kliknięcie któregokolwiek z tematów automatycznie przewinie nas do odpowiedniego slajdu na wykładzie. No właśnie, slajdy. Poniżej diva ze spisem treści, ale nadal wewnątrz containera, umieścimy kilkanaście divów o klasie slide. No i wewnątrz nich znajdzie się odpowiednio podzielony content wykładu. Definicje, zdjęcia, wyjaśnienia. Ponieważ tych slajdów będzie kilkanaście, no to stworzymy sobie klasę zamiast id, wiadomo. Natomiast na samym końcu strony, za divem container, umieścimy jeszcze stopkę. Będzie szeroka na cały ekran, podobnie jak logo i tam zaprosimy użytkownika do ewentualnej listy wszystkich wykładów, czy też umieścimy linka do swojego głównego serwisu. No jak to w stopce, wiadomo. Pod względem strukturalnym mamy tu do czynienia z prostotą. I dobrze, bo prostota interfejsu to tak pożądana w internecie cecha strony. Niemniej jednak, trzeba będzie zadbać o naprawdę solidną i komfortową nawigację w spisie treści, no bo to ona przejmie cały ciężar kierowania usera w odpowiednie miejsca na stronie. Nie mamy tu żadnego rozwijanego menu, żadnej listy wyboru, zakładek, nic. Cały ciężar nawigowania spada na naszego diva ze spisem treści. Ten gambit może nam się jednak opłacić, bo ludzie intuicyjnie wiedzą, jak spis treści obsługiwać, czytają przecież podręczniki. A poza tym ten model przewijanej nawigacji coraz częściej spotykamy na jednostronicowych stronach w wizytówkach czy w portfolio. Zatem, mając wstępny plan strukturalny w głowie, przejdźmy od razu do dzieła. Ja już nie mogę się doczekać, żeby przestać gadać i wreszcie coś skodzić. Na pulpicie mam już przygotowany folder o nazwie Monitory, a w nim leży standardowa templatka html którą od razu otwórzmy sobie w NotPadzie. Oczywiście taki plik jest dostępny dla Was do pobrania w paczce ZIP. Link znajdziesz w opisie filmu. Jak widać dodałem tutaj jedynie tytuł, opis strony, no i słowa kluczowe. Podpiąłem też CSS-a o nazwie style.css, czy tam style.css. Plik ten znajduje się rzecz jasna jak widać w tym samym folderze co nasza strona. Otwórzmy zatem i ten arkusz stylów w Notepadzie++. W porządku. I na sam koniec otwórzmy sobie jeszcze podgląd naszej witryny w chromie. No, słuchajcie, pierwsza sprawa szanujmy swoje oczy. I zanim przejdziemy do budowania struktury strony, to ustawmy jakieś tło w tym dokumencie. Jakieś delikatne, jasno szare, ale nie białe, bo szkoda oczu tak naszych, jak i internautów odwiedzających ten wykład. Przejdźmy zatem do CSS-a i zapiszmy sobie selector body z klamrami. No i ustawimy background. I tym razem image, czyli obraz. I będziemy mieli URL, czyli ścieżka do tego obrazu. Niech będzie img, czyli podfolder images, obrazki, tło png. No, tło png. Oczywiście takiego pliku jeszcze nie posiadamy, więc przejdźmy sobie teraz do chroma i wpiszmy w Google frazę Subtle patterns, czyli subtelne wzory, subtelne tła. SaddlePatterns.com to jest serwis, który niejednokrotnie polecałem w swoich filmach. Naprawdę świetne i nowoczesne tła, w dodatku do użycia za darmo nawet w komercyjnych projektach. Czego można chcieć więcej, naprawdę. W wyszukiwarkę wpiszmy sobie słowo grey, czyli szary. No, poszukamy 50 twarzy greja. Chociaż widzę, że totełko tutaj, grey lines, myślę nada się znakomicie do naszego projektu. Klikamy zatem na download, zapisujemy tę paczkę na pulpicie. I kliknijmy na About and Help. Tu jest autor strony. Natomiast nas interesuje to pytanie: How do I credit you on my site? Zaznaczamy i kopiujemy komentarz, jaki wypada wstawić nam do CSS-a. I wklejamy do naszego arkusza stylów. Taka jest umowa pomiędzy nami a autorem. Możesz użyć tła za darmo, ale podaj linka. Nawet gdybym nie musiał, to bym go wstawił, bo wiem, że czas przeznaczony na stworzenie Patterns.com nie urósł autorowi na drzewie. Ani nie dostał go od kogoś tak jak Justin Timberlake w filmie In Time. A i tak najlepszy aktor w tym filmie to według mnie Cillian Murphy. Bardzo lubię oglądać filmy z jego udziałem. Ale do rzeczy. Zajrzyjmy teraz do pobranej paczki, czyli wyodrębnij wszystkie. Light Noise Diagonal. No, i tu jest zawsze dodatkowo plik, który ma 2x w nazwie, no, dwa razy, czyli rzecz jasna, chodzi o to, że tekstura jest dwukrotnie powiększona. W razie gdybyśmy chcieli takiej użyć. Nas jednak interesuje standardowa wersja. Zmieńmy sobie tylko nazwę tego pliku na tło.png, oczywiście bez polskiego EU. Ctrl-x wycinamy i w monitorach stwórzmy sobie teraz podfolder o nazwie img, Images. I wchodzimy do środka, CTRL-V, OK, sprawdźmy. Tak jest, teraz można działać. To co, zacznijmy od górnego paska informacyjnego, czyli tego diva o id logo. Najpierw stwórzmy taki pojemnik w kodzie HTML. W sekcji body wpiszmy div o id logo i zamknięcie diva. A w środku zapiszmy wykład, pierwszy, monitory, komputerowe. Ok, to teraz CSS. Ponieważ jest to ID, no to zapiszemy sobie hash, logo. Pomiędzy klamrami zapiszmy na pewno width 100%, no bo ten div ma zajmować całą szerokość ekranu. Mhm. Dalej, wysokość height ustawmy na 50 pikseli. A color tła background color dajmy taki ciemnozielony nawiązujący do stylu graficznego jaki występował w PDF-ie którego zawartość przenosimy teraz do HTML-a. To jest kolor 485B3B. No i super. Zobaczmy to w akcji. No, na pewno rzuca nam się w oczy obecność defaultowych domyślnych marginesów w sekcji body. To trzeba poprawić, jak to mówimy, sub, czyli as soon as possible. A druga sprawa to czcionka. Powinna być biała, duża, wyśrodkowana. No to najpierw marginesy w sekcji body. Dopiszmy Margin i dajmy 0 pikseli. Da! No to teraz czcionka. Najpierw wybierzmy sobie jakiś krój z Google Fonts. Czyli przejdźmy do Google Fonts, Latin Extended, czyli polskie ogonki, i weźmy sobie Open Sans. Dobra, wyraźna czcionka, idealna do wykładu. Add to Collection, Use, normalna i pogrubiona, 400 i 700. Latin Extended ma być zaznaczony. Kopiujemy i wklejamy w sekcji Head poniżej podpięcia CSS-a. Zapiszmy i jeszcze wklejka do CSS-a, czyli wracamy. I teraz tak, proponuję, żeby tego fonta dodać w sekcji body, czyli tak jakby od razu dla całej strony. A że nasz tekst ma formę slajdów, czyli jest w zasadzie prezentacją, to ustawimy rozmiar font size na dość dużą wartość, na przykład 20 pikseli. A poniżej dla logo od razu ustawmy większy font size. Niech to będzie na przykład 36 pikseli. Kolor dajmy biały mhm. i od razu wyśrodkujmy to na ekranie: Text Align, Center. Jak również zamieńmy wszystkie litery na duże, czyli Text Transform, Uppercase. No, zobaczmy teraz. Ha, coraz lepiej to wygląda. Czego mnie osobiście jeszcze tu brakuje to paddingu, tak od góry jak i od dołu napisu i można by też rozstrzelić nieco te litery i dać dolnego bordera o nieco ciemniejszym kolorze. To zawsze fajnie wygląda. No to dodajmy najpierw padding, ale że chcemy mieć go tylko z góry i z dołu, a nie z lewej i prawej, to użyjemy zapisu poczwórnego. Będzie to wyglądało tak. 5 pikseli, 0 pikseli, 5px. 0Px. O co tutaj chodzi? No, stosujemy układ kartezjański, jak w matematyce. Tylko że tutaj najpierw jest Y. Czyli te dwie wartości to X, i tutaj nie potrzeba nam paddingu dlatego mamy zera, bo po lewej i prawej paddingu nie chcemy. A te dwie wartości to y i przyznajemy tutaj po 5 pikseli A mówiąc super dokładnie, to te cztery wartości oznaczają kolejno padding od góry na Y. Od prawej na x, od dołu na y i od lewej na x. A ktoś powie, what the fuck, co to za dzika kolejność? Góra, prawo, dół, lewo. Trolują nas czy co? No, macie troszkę racji, znamy przecież matematykę. Jak numerujemy ćwiartki układu kartezjańskiego? Odwrotnie do wskazówek zegara, prawda? Góra, lewo, dół, prawo. A tu mamy odwrotnie, czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Góra, prawo, dół, lewo. No jest odwrotnie, ale Kartezjusz by nam wybaczył. Nie będzie się przewracał w grobie, bo przecież to tylko kwestia umowy. Tak jak umówiliśmy się na całym świecie, że prąd płynie od plusa do minusa na schematach, a przecież wiemy, że tak naprawdę jest odwrotnie. No, tak czy inaczej, Wy już dziś wiecie, co taki poczwórny zapis oznacza. Wystarczy zapamiętać wskazówki biegnącego zegara. Chociaż raczej może wskazówki biegnącego czasu. Zegar stoi w miejscu. No ale czas mija nam od północy do południa, prawda? Od godziny 12 do 12 prawo skrętnie, w cudzysłowie. Góra, prawo, dół, lewo. I tak samo jest w tym poczwórnym zapisie paddingu. Okej, okay, to teraz rozstrzelmy sobie jeszcze litery w poziomie. Dajmy letter spacing, a dajmy z 3 piksele. I na koniec jeszcze border bottom, czyli ten dolny, 2 piksele, linia solid, czyli ciągła, a kolor dajmy 33402A. Zobaczmy efekt. No proszę, magia CSS-a. Kilka linii, a w życiu jakby piękniej. Na sam koniec już tylko taki finishing touch, kończący dotyk. Dodajmy do tej czcionki efekt outline'u, czyli jakby posiadania przez litery tekstu konturów. Niech te kontury będą tak samo jak ten dolny border, o, tutaj, dwupikselowe i zapisane tym nieco ciemniejszym kolorem. Użyjemy w tym celu właściwości tekst shadow, shadow, czyli cień tekstu. Dajmy enter i teraz trzeba nam oblać cieniem o tym ciemnozielonym kolorze każdą literę i to znowu z czterech świata stron. Czyli znowu z użyciem układu kartezjańskiego. A więc tak, najpierw zajmijmy się pierwszą ćwiartką układów współrzędnych. Cechuje się ona tym, że wartości x i y są w niej obie dodatnie, prawda? Czyli zapiszemy sobie 2px, spacja, 2px, spacja, i tu damy 0, bo trzecia liczba określa tak zwany blur, czyli promień rozmazania tego cienia. U nas blur chcemy mieć 0, bo ten cień ma być wyraźnym konturem, nie chcemy go rozmazywać. I dalej kolejna spacja. I nasz kolor, czyli ten sam, co mieliśmy w borderze. 3, 3, 4, 0, 2a. Przecinek. I teraz druga ćwiartka układu. Naciśnijmy zatem Ctrl-D. Duplikuj linię. W drugiej ćwiartce układu x jest ujemny, a y nadal dodatni. I w tekst shadow jest to tak samo zapisane jak u Kartezjusza. Czyli najpierw jest x, a potem y, czyli będziemy mieli minus 2px, 2px, x ujemny, y dodatni. I dalej, trzecia ćwiartka układu. Charakteryzuje się tym, że mamy ujemny x i ujemny y, czyli będziemy mieć minus 2, minus 2. I ostatnia, czwarta ćwiartka to dodatni x, ale ujemny y, 2, minus 2. Oczywiście, ostatecznie tego shadowa nie zakończymy kolejnym przecinkiem, a średnikiem, tak jak każdą inną komendę CSS-a. I takie oto kombo powinno spowodować oblanie liter wyraźnym cieniem, który będzie wyglądał jak outline, jak kontur liter. Zobaczmy to w akcji. No proszę, mała rzecz, a cieszy. Jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach. Ok, to idźmy dalej z naszym planem strukturalnym. Pora na pojemnik o nazwie container, w którym siedzieć będą wszystkie pozostałe divy na stronie, no oprócz stopki. Najpierw dopiszmy zatem w HTMLu diva o nazwie container i zamknięcie. Mhm. Żeby w ogóle tego diva zobaczyć na ekranie, to nawstawiajmy tu roboczo sporą ilość brów. Mhm. Ok, wystarczy. To teraz arkusz stylów. id container i po pierwsze wyśrodkujmy tego dziada na ekranie, czyli margin-left auto i analogicznie margin-right auto. Tło diva ustawmy na kolor biały, background color white. Szerokość dajmy 900 pikseli i ustawmy też padding i niech będzie on równy 10 pikseli w całym tym pojemniku. Z tym że jeżeli dodamy po 10 pikseli paddingu z każdej strony, no to także szerokość kontenera wydłuży nam się do łącznie 920 pikseli, a my chcieliśmy uzyskać równo 900. Ale to nie jest problem. Wystarczy nam przecież zmienić wartość width szerokości na 880. No i łącznie z paddingiem lewym i prawym otrzymamy wówczas 900 pikseli. No to zobaczmy, jak to wygląda w przeglądarce. No, rzeczywiście mamy pojemnik przeznaczony na właściwy content strony, jest on wyśrodkowany, a szare tło ładnie nam zmniejsza kontrast na tych szerokich monitorach 16x9. Pozwoli to sfokusować się na czytaniu wykładu w wygodniejszy, bardziej komfortowy sposób. Mnie osobiście brakuje tu jeszcze delikatnych, szerokich na jeden piksel pionowych linii, tak żeby w cudzysłowie odciąć content od tła. W css proponuję zatem dopisać lewy i prawy border do tego containera. Czyli border-left, jednopixelowy solid, ccc. No taki szary kolor. I analogicznie prawy border. Mhm, tak jest. Oczywiście bordery też zwiększają szerokość pojemnika, stąd jeśli chcemy mieć równo 900 pikseli, a nie 902, no to poprawmy width na 878 pikseli. Ok, zobaczmy efekt. No, według mnie jest dużo lepiej. No niby to tylko dwie pionowe linie, ale subtelnie i ze smakiem podkreślają granice głównej zawartości strony. A co do sprawdzenia ostatecznej szerokości kontenera, no to kliknijmy sobie prawym przyciskiem myszy na tego diva i wybierzmy opcję zbadaj. I kiedy tutaj w kodzie najedziemy na diva container kursorem, to zostanie on podświetlony na niebiesko, a w hincie z podpowiedzią otrzymamy rzeczywisty jego wymiar w pikselach. i widzimy, że faktycznie udało nam się uzyskać dokładnie 900 pikseli. No to teraz pora najwyższa wstawić do kodu HTML diva o id równym spis, czyli idziemy dalej z planem strukturalnym. To będzie ten nasz pojemnik, w którym umieścimy spis treści naszego wykładu. Stwórzmy zatem wewnątrz kontejnera mhm, nowego diva. O id równy spis i jeszcze za 2-3 entery i zamykający znacznik. No to teraz przejdźmy do css -a. id spis i teraz tak, do dyspozycji wewnątrz kontenera mamy łącznie z borderami 880 pikseli. Ustawmy sobie zatem szerokość na właśnie 880. Tak jest. I póki co nic więcej stylizować nie będziemy. Zajmiemy się tym dopiero po wstawieniu do tego diva listy ze spisem treści wykładu. No właśnie, lista ze spisem treści. I tutaj, moi drodzy, oderwijmy się na chwilę od tego kodu, żeby dokładnie omówić, jak zapisujemy w HTML listy. Otóż, po pierwsze, istnieją dwa główne rodzaje list. Mamy listę tak zwaną uporządkowaną, którą zapisujemy znacznikiem OL oraz Listę nieuporządkowaną, do której zapisu stosujemy znacznik UL. Te oznaczenia są wbrew pozorom łatwe do zapamiętania, o ile znamy angielski. OL oznacza ordered list, czyli lista uporządkowana. Order to z angielskiego porządek, prawda? Zaś UL oznacza przeciwieństwo. Unordered list, lista nieuporządkowana. Przedrostek UN stanowi w języku angielskim często właśnie zaprzeczenie. Tak jak mamy happy, unhappy, czy realistic, unrealistic. W obu listach pojedynczy element znajdujący się na liście zamykamy w takim samym tagu o nazwie li. No, li wzięło się od list item, czyli właśnie element listy. Myślę zresztą, że gry komputerowe już dawno nauczyły nas wszystkich, co to jest item, prawda? W praktyce lista uporządkowana to jest taka, w której elementy znajdujące się na niej zostaną ponumerowane albo ewentualnie oznaczone literą alfabetu. Zaś lista nieuporządkowana cechuje się tym, że jej elementy oznaczone są kształtami geometrycznymi, kołem, okręgiem albo kwadratem czy jakimś małym graficznym symbolem, ale nie liczbą ani nie literą. A przynajmniej takie były założenia jeszcze przed HTML-em w wersji czwartej. Mieliśmy atrybut type takiej listy, no i wartość tego atrybutu definiowała jej wygląd. Popularne typy list widzicie teraz na ekranie, niemniej jednak atrybut type wraz z nastaniem standardu HTML 4.01 został, jak to mówimy, zdeprecjonowany. Nie zaleca się go już używać, a zamiast niego posługujemy się dużo potężniejszym CSS-em. Zatem we współczesnym internecie konceptualna różnica pomiędzy OL oraz UL zaciera się. Niemniej jednak nadal mamy dwa rodzaje znaczników definiujących listy, bo ma to sens od strony technicznej. Chociażby dlatego, że listy zagnieżdżamy, czyli mieszamy numerowane z nienumerowanymi, albo budujemy z nich na przykład menu rozwijane. I wówczas dwa rodzaje znaczników są pomocne, bo osobno mogę wystylizować OL. A osobno ul. I na przykład w takim menu lista numerowana służy jako belka z menu głównym, a lista nienumerowana to ten fragment rozwijanego, pionowego submenu. Bo przecież w CSS mogę bardzo łatwo usunąć tak numery, jak ich kształty geometryczne przy poszczególnych elementach listy. To żaden problem. Ba, CSS jest tak potężny, że poradziłbym sobie ze stworzeniem takiego menu, nawet mając do dyspozycji tylko jeden rodzaj listy. Wystarczyłoby odpowiednio użyć klas. Natomiast ze względu na kompatybilność wsteczną, no i te najprostsze, klasyczne zastosowanie listy, jakim jest prezentowanie treści w podpunktach, no to nadal mamy do dyspozycji właśnie te dwa ich rodzaje numerowaną i nienumerowaną. Idea budowania listy w HTML-u jest prosta. Każdy jej element ma zostać zamknięty pomiędzy tagami LI List Item i stąd przeglądarka wie, kiedy wstawić Enter i nową liczbę, czy tam Enter i nową kropkę. Natomiast ważna sprawa. Wewnątrz listy pomiędzy tagami LI nie wstawia już żadnych znaczników ani żadnej zawartości. Nie powinno tam być na przykład żadnych BR-ów. Często ludzie mają taką chęć i robią to, natomiast nie, nie rób tego. Takie rzeczy jak odstęp pomiędzy itemami, no to załatwisz sobie CSS-em, a nie BR-ami, ok? Zatem idea tworzenia pojedynczej listy jest nam już znana. Natomiast musimy porozmawiać jeszcze o tym, co to są listy zagnieżdżone. W naszym wykładzie też będziemy zmuszeni stworzyć właśnie listę zagnieżdżoną. Dlaczego i o co tutaj chodzi? No, przede wszystkim, nasz wykład składać się będzie z czterech głównych rozdziałów. Najpierw omówimy starsze monitory kineskopowe, czyli tak zwane crt a potem weźmiemy się za urządzenia ciekłokrystaliczne, czyli LCD. Trzeci rozdział przedstawi sposoby podłączenia monitora do komputera, i wreszcie rozdział czwarty zawierać będzie informacje dodatkowe. Między innymi opowiemy o nowych technologiach i pomysłach oraz przedstawimy źródła, z których skorzystaliśmy tworząc tę te kompilację. Ten wykład i tu nie ma problemu, prawda? Bo skoro mamy cztery rozdziały, no to zrobimy sobie listę numerowaną od 1 do 4 i 6. No i tak, dokładnie tak to okładujemy. Ale to są tylko rozdziały, a nie poszczególne tematy. A każdy jeden slajd w naszym wykładzie to będzie jeden temat. No i ten temat będzie linkiem do slajdu, to znaczy po kliknięciu na to dane zagadnienie strona przewinie nam się w odpowiednie miejsce. I teraz, jak to zrobić? No bo przecież znaczniki li już wykorzystaliśmy, a dodawanie kolejnych jest bez sensu, no bo to by nam zrobiło numery 5, 6, 7 itd., a nie kolejne podpunkty. I dochodzimy tutaj do jedynego logicznego wniosku. Te poszczególne tematy w ramach rozdziałów trzeba nam zamknąć w odrębne listy ul, wypunktowane, dla odmiany nienumerowane. No tylko, że jeśli tak zrobimy, to oznaczać to będzie, że te listy UL trzeba będzie włożyć do znaczników LI list numerowanych. No bo jak powiedzieliśmy, pomiędzy znacznikami LI nic już nie umieszczamy, a zatem możemy umieścić jedynie coś w środku tych znaczników, a w tym przypadku wstawimy tam nasze listy UL. Czyli powstała incepcja fraktal. Mamy listę w środku listy. I to jest właśnie, moi drodzy, sytuacja, którą nazywamy zagnieżdżeniem. To, co mamy teraz na ekranie, to tak zwane zagnieżdżenie jednokrotne. No bo mamy elementy Li listy numerowanej, a w ich środku znajdują się kolejne listy nienumerowane i one też mają swoje elementy Li. Ale zagnieżdżenie może być też wielokrotne. Wszystko zależy od stopnia rozbudowania naszego spisu treści. Bo możemy mieć kilka poziomów realizowanych wypunktowań, tych wcięć. Tak samo jak w filmie Incepcja Christophera Nolana, mieliśmy kilka poziomów snu, czyli facet zasnął i miał sen, w którym śniło mu się, że zasnął, i miał sen, w którym śniło mu się, że zasnął, i tak dalej. Podobnie jak w Incepcji, mamy tutaj listę, której element, pojedynczy item, zawiera w sobie kolejną listę, która ma swoje własne itemy, a te itemy mogą znowu zawierać w sobie kolejne listy, które mają nowe itemy, i tak dalej. No, istny fraktal, prawda? Ale spokojnie, w praktyce nie zabnieżdża się list zbyt wiele razy, bo po prostu łatwo jest się w tym wszystkim pogubić. I nie tylko koderowi, internauci oglądającemu taką stronę również. W filmie Incepcja bohaterowie mieli takie specjalne artefakty, itemy. Tylko oni wiedzieli, jak te drobne przedmioty, za sprawą odpowiedniego obciążenia, poruszały się w rzeczywistym świecie. I jeżeli tylko ty, koder piszący w HTMLu, rozpoznajesz itemy danej listy, chociaż nie jesteś już pewien, czemu dane Li odpowiada w rzeczywistym spisie treści, no to może jednak warto coś uprościć. Prostota to jedna z najbardziej pożądanych właściwości kodu w programowaniu, przegrywa ona tylko z poprawnością jego wykonania. Natomiast, oczywiście, u nas jednokrotne zagnieżdżenie listy sprawdzi się znakomicie. Mamy piękny, logiczny podział na cztery rozdziały, a wewnątrz każdego rozdziału znajdują się listy z pięknie wypunktowanymi tematami. Proste, piękne, uporządkowane, logiczne, czego chcieć więcej. Zatem wykonajmy teraz spis treści oparty o zagnieżdżoną listę w naszym kodzie źródłowym wewnątrz DIVA o ID równym spis. A że mamy do czynienia z zagnieżdżeniem, to zróbmy to etapami. Najpierw stwórzmy listę numerowaną OL, której elementami będą nasze cztery rozdziały wykładu. Zapiszmy zatem znacznik OL otwierający i zamykający. Mhm. No i teraz itemy na naszej liście, czyli list item i pierwszy rozdział to monitory kineskopowe CRT. I zamknijmy list item li. Ctrl D, duplikujemy w sumie trzy razy, i drugi rozdział to też monitory, ale tym razem ciekło krystaliczne LCD. Trzeci item to już będzie całkowicie co innego sposoby podłączenia monitorów. I ostatni rozdział dodatkowe informacje. Zobaczmy efekt na stronie. No, i rzeczywiście udało nam się stworzyć listę numerowaną. Ale teraz chcielibyśmy zrobić tutaj zagnieżdżenie jednokrotne, no bo każdy rozdział składać się będzie przecież ze swoich szczegółowych tematów, wypunktowanych własnych slajdów. Czyli musimy teraz osadzić listy nienumerowane, listy z wypunktowaniem. I należy je osadzić wewnątrz tagów LI. A nie gdzieś pomiędzy nimi. Czyli dla pierwszego rozdziału ustawmy sobie kursor za jego tytułem, ale zanim zamknie się tak LI. I naciśnijmy Enter. Uporządkujmy to co nieco, jeśli chodzi o wcięcia. No i lecimy z listą UL nienumerowaną. I jeszcze zamknięcie. I teraz pojedyncze tematy tej listy, również jako List Items. No ale teraz już LI, tej listy wewnętrznej UL, co zresztą fajnie oddają nam wcięcia, prawda? Pierwszy temat to będzie budowa monitora. Mhm. To teraz drugi item zasada działania. Maska rodzaje masek w monitorach. Zady i walety, to znaczy wady i zalety. I jeszcze zróbmy dobór parametrów. Ok, zapiszmy i przyjrzyjmy się temu w przeglądarce. Dokładnie o to nam chodziło. Mamy nazwę rozdziału i podpunkty, tematy, które niedługo będziemy mogli podlinkować do odpowiednich slajdów. Oczywiście trzeba nam jeszcze tak samo zagnieździć podpunkty dla pozostałych trzech rozdziałów. Jak również całość wystylizować, ale ważne, że rozumiemy już mechanikę zagnieżdżania list. No to co, pora wstawić tematy do pozostałych trzech chapterów. I tym razem, żeby nie przedłużać, to użyję tutaj magii edycji. OK, i zmniejszmy nieco skalę, żeby pokazać całą gotową zagnieżdżoną listę. No, jak widać, za każdym razem lista wewnętrzna ul znajduje się w środku, wewnątrz tagu LI, listy zewnętrznej numerowanej OL. Jeżeli tworzysz kod razem ze mną i czujesz się trochę zagubiony, to zastopuj teraz film i wprowadź samodzielnie pozostałe trzy rozdziały. Specjalnie nie robimy tego razem, żebyś mógł samodzielnie poćwiczyć. A z kolei widzowie znający już mechanikę zagnieżdżania mogą skopiować sobie całą listę z paczki, którą udostępniłem w opisie filmu. Rezultat w HTML-u tego kodu jest następujący. Jak widać, mamy gotowy spis treści. No, gotowy od strony html bo na pewno nie gotowy pod względem stylów. I dlatego teraz pora porozmawiać o wystylizowaniu tych list, tak aby spis treści prezentował się może nieefektownie, ale elegancko i ze smakiem. Rozpocznijmy robotę związaną ze stylizowaniem od zewnętrznej listy OL, tej numerowanej. Zapiszmy zatem selektor OL i klamry. I na początek proponuję zapisać właściwość margin top 5 pikseli. W praktyce zmniejszy to odległość listy OL od górnej belki, ponieważ domyślny margines jest większy niż 5 pikseli. Zobaczmy. Tak jest. Cały spis treści powędrował nieco do góry. I następna sprawa. Tytuły tych rozdziałów według mnie lepiej prezentowałyby się zapisane wielkimi, pogrubionymi i nieco rozstrzelonymi literami. No tylko jak dostać się do tych czterech tytułów? Bardzo prosto. Wystarczy nam zapisać selektor uwzględniający hierarchię, czyli kaskadowość CSS-ów. Kaskadowość tej listy. To będzie coś takiego. OL. I na tej liście stylizujemy item Li. To jest zapis w stylu rodzic, dziecko, po angielsku parent, child. Ten operator mówi, że chodzi tylko o te Li, o te itemy, które znajdują się na liście OL, prawda? Które są jej potomkami. Rodzic jest nieco wyżej w hierarchii od dziecka, jest jakby większy i stąd jest tutaj użyty operator matematyczny większy niż. Ewentualnie można to też zapamiętać jako po prostu strzałeczkę od rodzica do potomka. I teraz, jakie właściwości tutaj ustawimy? Zwiększmy nieco rozmiar czcionki. Dajmy 22 piksele. Zmieńmy też litery na duże: Text Transform Uppercase Font Way 700, czyli wyboldujemy fonta, pogrubimy go. I ustawmy też padding. Dajmy pięciopikselowy wokół nazwy rozdziału. I na koniec rozstrzelmy jeszcze litery. Letter spacing. 3 piksele. Ok, zobaczmy. No, wszystko ładnie, pięknie, ale przecież wewnętrzne listy ul także nam się zmieniły. A przecież myśmy wystylizowali tylko li listy ol. O liście ul w ogóle nie było jeszcze mowy. Więc jak to się stało? No. CSS oznacza kaskadowe arkusze stylów, prawda? Kaskadowość oznacza swego rodzaju hierarchię, czyli implikuje to także istnienie mechanizmu dziedziczenia. Innymi słowy, następuje tutaj przesłanianie niektórych właściwości. Jeżeli OL nazwiemy rodzicem, a LI to potomek, dziecko. To w takim razie body jest dziadkiem w tej rodzinie, a listy wewnętrzne ul są potomkami tego dziecka, czyli wnukami Ola i prawnukami body. Łatwiej jednak będzie to zrozumieć, prześledziwszy przesłanianie się kolejnych właściwości. Sekcja body miała takie ustawione style, a item li listy ol takie. I teraz, ponieważ lista ul znajduje się w środku li listy ol, no to na przykład ten font size 22 przesłonił nam rozmiar fonta 20 z body, no bo jest później w hierarchii, czyli font 22 obowiązuje także dla przyszłych itemów, jeszcze niżej w kaskadzie, więc także dla wewnętrznych list ul. Kaskada jest wygodna i potężna, bo zobacz, na przykład ustawienie kroju czcionki w sekcji body na Open Sans Ustawiliśmy to w ten sposób, i teraz każdy potomek Body odziedziczył ten krój Open Sans. A gdyby kaskady nie było, to musielibyśmy w każdym jednym Divie i na każdej jednej liście zawsze pisać font family Open Sans. Także te mechanizmy dziedziczenia właściwości są dobre i niesamowicie użyteczne i potężne. Nie ma się co denerwować, wkurzać, a raczej cieszyć się, że oddano tak potężny kaskadowy mechanizm w nasze ręce. Tylko w niektórych przypadkach kosztuje nas to dodatkową pracę. Zazwyczaj jednak oszczędzamy czas na istnieniu tego typu dziedziczenia stylów. No, tym razem akurat trzeba będzie przywrócić część cech od dziadka, od body. Zapiszmy sobie zatem teraz takie coś. Lista OL, w niej znajduje się item LI, i w tym itemie LI jest lista UL. Kombo. I teraz zapiszmy tak. Font Size. 18 pikseli, zróbmy nieco mniejszą nawet niż w body. Text transform, dajmy none, czyli zniwelujemy ten efekt zamieniania jakichkolwiek znaków. Niech będą te oryginalne. Font way ustawmy standardowe 400. Padding ustawmy na 0 pikseli. I jeszcze letter spacing. Standardowo przywróćmy 0 pikseli. Sprawdźmy teraz. Ciach. No i proszę, udało się przesłonić style odziedziczone po tytułach rozdziałów. Proponuję jednak wprowadzić jeszcze nieco marginesu w tych miejscach, pomiędzy rozdziałem a listą ul. Zapiszmy sobie zatem w CSS-ie dodatkowo dla wewnętrznej listy ul margin top 5 pikseli. I dla pewności zapiszmy jeszcze jeden selektor. ol jej item li w jego wnętrzu lista UL i w niej item LI. I tu zapiszemy margin 0 pikseli. Tak żeby usunąć ewentualne marginesy, jakie przeglądarki mogłyby ustawić dla itemów LI wewnętrznych list. I żeby było jasne, nie chodzi nam tutaj o przesłonięcie tego marginesu. Nie, to jest margines listy UL, a nie itemu listy, stąd nie powinno to zostać odziedziczone. Chodzi nam raczej o pewność, żeby przeglądarka nie ustawiła jakichś domyślnych marginesów dla itemów na liście. My chcemy je mieć na pewno blisko siebie. Przezorny zawsze ubezpieczony. Okej, okay, zobaczmy efekt w chromie. Mhm, teraz z odstępem górnym wygląda to lepiej. Widać też dzięki zaznaczeniu, że poszczególne itemy na listach wewnętrznych mają faktycznie zerowy padding. Za to naszą wspólną intuicją jest zapewne teraz przesunąć cały ten spis treści w prawo, żeby nie był on taki przyklejony do lewej krawędzi. Ustawmy sobie tutaj ze 100 pikseli odstępu od lewej strony. No, zajrzyjmy do CSS-a. Proponuję może całego diva ze spisem treści pozbawić tutaj 100 pikseli szerokości, dajmy 780, ale za to dopiszemy padding-left, od lewej strony ustawimy 100 pikseli. Zapiszmy i zobaczmy. Aha, od razu lepiej. I kolejna intuicja. Te wypunktowane tytuły slajdów można by też przesunąć nieco w prawo, te wewnętrzne listy, zrobić takie naturalne wcięcie, jakie często występuje w spisach treści. Dopiszmy do wewnętrznej listy, czyli tej nienumerowanej ul, margin left 30 pikseli. Ok, teraz kiedy zwiększyliśmy wycięcie, myślę, wygląda to ładniej. Spis treści jest w zasadzie gotowy, jednak my, korzystając z okazji, omówmy jeszcze niektóre niuanse stylizowania list. Po pierwsze, zwróćmy uwagę na ważną rzecz. Jeżeli tak jak w naszym CSS-ie, wystylizujemy sobie po prostu tak OL, to od tej pory wszystkie listy na naszej stronie przyjmą taki właśnie styl. Czasami jednak będziemy chcieli wprowadzić kilka rodzajów styli dla list ol. Bo na przykład publikujemy pracę naukową w sieci i czym innym jest lista w spisie treści pisana takimi wielkimi pogrubionymi literami, a czym innym ma być lista gdzieś poniżej w samej pracy naukowej. Ma być zapisana wówczas normalną czcionką. Więc jeżeli chcesz wprowadzić w kodzie swojej strony kilka styli dla list, no to użyj klas. Zamiast stylizować po prostu goły selektor listy OL. Popatrzcie na taki przykład. Załóżmy, że w kodzie naszej strony pojawi się dodatkowo numerowana lista autorów. Czyli innymi słowy, jest to teraz kolejna lista OL w witrynie. I zobaczcie, jest to inna, odrębna lista, ale ponieważ mamy wystylizowany selektor OL, no to style tej listy są zawsze takie same. Widzimy, jeżeli chciałbym mieć inny styl dla listy autorów, aniżeli mam dla listy rozdziałów, no to należy wprowadzić w kodzie klasy. I niech klasa dolnej listy nazywa się na przykład chapters. No chapters to z angielskiego rozdziały. Wówczas w CSS ie zapiszemy sobie tak. ol. no bo mamy do czynienia z klasą. I dalej jej nazwa, czyli u nas chapters i to kropka .chapters dodamy wszędzie tam, gdzie chodzić będzie o naszą listę ol dotyczącą rozdziałów. Czyli również muszę dodać kropka .chapters tutaj, tutaj, jak i tutaj. A klasę tej drugiej listy nazwijmy na przykład authors, czyli autorzy i ona będzie mieć inne właściwości. Roboczo ustawmy sobie na przykład color blue. No tak dla testów i zapiszmy ale nie zapomnijmy też dodać klas w HTML-u. Użyć ich, prawda? Czyli ol class równa się authors w tym miejscu dla listy autorów, a ta druga lista to ol class równa się chapters. Zapiszmy i popatrzcie, dzięki klasom możemy mieć totalnie inny wygląd dla różnych list i to nawet tego samego typu, bo obie te listy są listami numerowanymi. Pokazałem to tak cierpliwie krok po kroku, żebyście na pewno byli tego w 100% świadomi. Ok, to zlikwidujmy sobie teraz poczynione roboczo zmiany naciskając Ctrl-Z w HTML-u, a ja na filmie dzięki magii wideo edycji zrobię to szybciej. Ok, tyle w html u I tak samo wycofajmy wszystkie zmiany poczynione w CSS-ie. Super, szkoda, że nie mogę tak robić w rzeczywistym życiu, kiedy sam koduję. Ważne też jest, żeby przy stylizacji rozumieć zapisy związane z dziedziczeniem. Popatrzcie na przykład na taki zapis. To jest styl dla listy Ul, ale tylko takiej, która znajduje się wewnątrz listy OL, a konkretnie to robi za jeden z jej itemów LI, prawda? Czyli jeżeli w HTML-u wstawimy sobie teraz listę nienumerowaną z autorami, to zobaczcie, że te style w CSS-ie, które mamy tutaj, tej niezagnieżdżonej listy nie powinny dotyczyć, prawda? Ok, zobaczmy efekt w chromie. Zobaczcie, tutaj mamy czcionkę 20, którą odziedziczyliśmy po body, i czarne kropy symbolizujące punkty. A tu jest font 18, który ustawiliśmy, i białe kropki symbolizujące podpunkty. Czyli rzeczywiście w style CSS te zapisy dotyczą tylko tej konkretnej sytuacji umieszczenia listy wewnątrz innej, bo tu mamy to określone, prawda? I to w dodatku będzie to lista nienumerowana. To ważne, żeby zawsze być świadomym, co my tak naprawdę w danym momencie stylizujemy. Ale nie martwcie się, to przychodzi z czasem. Z każdym wykonanym projektem będzie Ci to przychodzić łatwiej. Ok, usuńmy z html listę autorów. I teraz pora porozmawiać jeszcze na temat ważnej właściwości CSS związanej z listami o nazwie List Style Type. Wiemy już, że atrybut HTML o nazwie Type jest od HTML401 zdeprecjonowany. I dobrze, bo wygląd mamy określać w CSS-ie, a nie za pomocą atrybutów HTMLa. HTML to zawartość strony, CSS to jej wygląd. Taki mamy święty podział warstw i warto go przestrzegać, aby w razie zmian na stronie móc ich wszystkich dokonać jedynie za pomocą prostej podmianki CSS-ów, bez konieczności grzebania w kodzie HTML strony. I dlatego zamiast używać atrybutu type, obecnie posługujemy się właściwością CSS o nazwie List Style Type. Wypiszmy sobie na ekranie popularne wartości tego atrybutu. Tak dla listy numerowanej. Jak i nienumerowanej. I zobaczmy, jak będzie się prezentował nasz spis treści dla różnych wartości tegoż atrybutu List Style Type. A teraz jeszcze dwa, często pojawiające się przy stylizacji list pytania. Jak sprawić, aby te numery, czy też te kropki, miały inny kolor niż tekst? I druga sprawa, czy można zamiast tych defaultowych, wbudowanych rodzajów list, użyć jakichś swoich własnych, niestandardowych kropek, czy nawet ikonek? No, po kolei, zacznijmy od kolorów. Załóżmy, że chcielibyśmy mieć w naszym projekcie te kropki w wewnętrznych listach koloru ciemnozielonego. No takiego koloru jaki mamy w Divie Logo. Tekst ma pozostać czarny, ale punktatory tych list wewnętrznych mają być ciemnozielone. Jak taki efekt osiągnąć? Pierwszy sposób jest taki. Przejdźmy do CSS do stylu itemów wewnętrznej listy UL, czyli tutaj. Dopiszmy kolor i podamy tamten ciemnozielony kolor, który skopiujemy sobie z Diva Logo. I wklejamy. I zmieńmy też od razu rodzaj kropek, niech nie będą puste w środku, tylko zamalowane. Osiągniemy to wpisując tutaj do stylu listy ul atrybut rzecz jasna list-style-type i zamalowane kropki to będą dyski, czyli dysk. No oczywiście to, że ustawiliśmy dla list-item kolor ciemnozielony, sprawi, że wszystko na tej liście będzie ciemnozielone. Widzimy? Mam nadzieję, że na filmie też to widać. No i teraz jak sprawić, żeby tekst był czarny. Jedynie te kropki mają pozostać ciemnozielone, ale tekst chcemy mieć czarny jak poranna kawa. Ustawiamy sobie nową klasę w CSS-ie, na przykład o nazwie cz, no cz jak czarny i wpiszemy sobie color: black. A w HTML-u zrobimy tak. Użyjemy dla itemu LI znacznika span i przypiszemy mu naszą klasę cz. I zamykamy spana. I teraz zobaczcie, osiągnęliśmy pożądany efekt. Kropa jest ciemnozielona, a tekst jest czarny. No ale to tylko jeden item. Zatem takiego spana musielibyśmy teraz dodać do każdego itema list UL w naszym spisie treści. Zadziała, ale czy podoba nam się taki sposób? No, od strony formalnej problemu żadnego nie ma. Istnieje przecież rozdzielenie wyglądu od stylów, no bo kolor kropek mogę spokojnie wystylizować sobie na nowo podmianką jednej linii w CSS-ie, tego koloru w klasie CZ. Ale mimo wszystko dodawanie tylu znaczników span w naturalny sposób budzi w nas wątpliwości. To jest taki instynkt, taki gut feeling, że na pewno można by zrobić to prościej. I oczywiście wszystko zależy od posiadanego czasu, ile go mamy do tak zwanego deadline'u, kiedy trzeba już oddać stronę. Ale przyjmijcie moją radę. Starajmy się jak najrzadziej zagłuszać ten nasz instynkt. Szukajmy dalej, pozostańmy ciekawscy. Bądźmy głodni lepszych, bo prostszych rozwiązań. To teraz poznajmy sposób drugi na zrealizowanie tego, nieco bardziej elegancki. Usuńmy najpierw tego dodanego spana. okej, okay. I wykasujmy także z CSS-a klasę CZ, no bo nie będzie już potrzebna. A ten kolor tutaj wyklejmy sobie CTRL-X-em. W drugim sposobie zapiszemy sobie coś takiego. Jeszcze raz wpisujemy listę OL, jej item LI, w nim znajduje się wewnętrzna lista UL i jej item LI. Ale tu dopiszemy sobie jeszcze coś takiego. Dwukropek Before. No, BEFORE, czyli przed wypełnieniem zawartością, która przyjdzie z HTML-a. Albo inaczej, co ma się na liście znaleźć, zanim BEFORE pojawi się tam jakiś tekst. Zwróćcie też uwagę, tak jak przy hoverze robiliśmy, żeby tutaj nie wstawiać spacji, prawda? No i my zrobimy tak. Kolor listy przed zawartością ma być ciemnozielony, czyli wklejamy nasz zapamiętany kolor, ciach. I teraz naszą kropkę, no albo jakiś inny znak stanowiący wypunktowanie, wstawimy do tego list item z użyciem atrybutu content. No, content czyli z angielskiego zawartość. I teraz w cudzysłowie możemy sobie wstawić taki znak, który ma stanowić nasze wypunktowanie. Żeby taki znak znaleźć, to udajmy się do przeglądarki Google i wpiszmy frazę nc.html. Wejdźmy na przykład tutaj. I jak widzimy mamy listę możliwych do wstawienia znaków. Wystarczy sobie wybrać jeden z nich. Może to być nawet coś takiego: Ctrl-C i wklejamy to w cudzysłowie naszego kontentu. I jeszcze ostatnie poprawki zanim sprawdzimy. No bo skoro nasza nowa kropa będzie taka, to nie potrzebujemy już tej kropy domyślnej. Zatem List Style Type w tym miejscu ustawiamy na None, czyli wyłączamy domyślne wypunktowanie. I na koniec ustawmy sobie jeszcze prawy margines od naszej nowej kropy. Czyli tutaj zapiszemy margin right, margines prawy, na przykład 5 pikseli. Ok, zobaczmy. I Jak widać, mamy inny kolor, a nawet mamy inny znak zamiast tych domyślnych kropek. Żeby wybrać faktycznie kropkę, no to wróćmy do NC i tutaj zaznaczamy sobie ten znak. Ctrl C, Ctrl V, no i super. Zobaczmy to w akcji i odśwież. Co ciekawe, to można też użyć w ramach tego tagu content czcionek Fontello. A jak ich użyć, to już wiesz z poprzedniego odcinka tej serii, więc teraz nie będziemy już pokazywać tego krok po kroku, natomiast jest to jak najbardziej możliwe. A my ostatecznie zdecydujemy się na inną encję, która będzie wyglądała, o tak. Dajmy taki znak, bo podświadomie mówi to: Uwaga, ważne informacje. Tym, że tutaj pojawiła się jedynie pusta reprezentacja znaku, nie musimy się przejmować. Zwróćmy też uwagę, że gdyby zastosować klasy, czyli osobną klasę dla każdej listy, to mógłbym dla każdej listy z osobna ustawić sobie inne ikonki, inne encje, albo chociaż dla tej czwartej listy zamiast encji mówiącej ważne, umieściłbym na przykład uśmiechniętą buźkę. Stosunkowo mało osób potrafi stylizować listy, zatem pełno jest w internecie nudnych numerów i kropek. I nasza strona tym prostym trikiem od razu prezentuje się nieszablonowo, wyróżniając się podświadomie kreatywnym użyciem ens. Okej, okay, no to już wiemy, jak zmienić kolor i kształt wypunktowań, i na tym zakończmy już zajmowanie się naszą zagnieżdżoną listą w spisie treści. Teraz pora najwyższa porozmawiać już o nawigacji na stronie, realizowanej jako automatyczne przewijanie do odpowiedniego slajdu. No właśnie, slajdu. Zanim zrobimy nawigację, to potrzebujemy slajdów z właściwą zawartością wykładu, z faktycznym kontentem. I oczywiście moglibyśmy roboczo użyć lorem ipsum, ale przygotowałem dla nas gotowe slajdy na podstawie własnego wykładu, który miałem zapisany w PDF-ie. W paczce, którą podlinkowałem w opisie znajdziecie plik o nazwie HTML. U nas na filmie magicznie pojawi się on teraz w folderze. I od razu otwórzmy kod tej strony w notepadzie. Jak widać rzeczywiście mamy tutaj kolejne slajdy. Każdy taki kolejny temat został zamknięty w divie o klasie slide. Zaś to jest komentarz w htmlu. Komentarze, jak wiadomo, służą tylko programiście, pomagają nam połapać się w kodzie, bo ładnie rozdzielają kolejne slajdy, natomiast przeglądarka totalnie ignoruje obecność takiego komentarza. Stąd zresztą komentarze są najczęściej podświetlane w edytorach szarą czcionką, gdyż takie wyszarzenie ładnie podkreśla, iż one nie biorą udziału w renderowaniu strony. Stanowią tak naprawdę tło tych prawdziwie użytecznych linii. Znak komentarza w HTMLu rozpoczyna się jak każdy znacznik od ostrego nawiasu, a potem jest jeszcze wykrzyknik i jak widać dwa myślniki. Natomiast zakończenie komentarza to dwa myślniki i zamykający nawias ostry. Tutaj widzimy też, że wprowadziłem dla porządku w komentarzach numerację w postaci numer rozdziału, kropka, numer tematu. Czyli na przykład rozdział pierwszy podpunkt piąty, rozdział drugi podpunkt pierwszy i tak dalej. 2,2. 2.3 łatwiej odnajdziemy się w kodzie dzięki takiej prostej konwencji. Jeżeli zaś chodzi o wystylizowanie tych wszystkich slajdów, no to my jedynie dodamy do naszego CSS-a klasę o nazwie slide. Zaraz ją przygotujemy. Natomiast wszystkie pozostałe style są jak widzimy stylami inline, czyli są przypisane na sztywno w kodzie HTML-a. Nie będzie więc potrzeby zajmowania się dodawaniem kolejnych stylów obsługujących te slajdy. Postąpiłem tak z tym stylem inline oczywiście w drodze wyjątku, z powodów dydaktycznych. Nie chcę zaśmiecać naszego arkusza stylów dodatkowymi klasami. My chcemy się dziś skupić na obsłudze list i automatycznego przewijania. Natomiast gdybym taką stronę wykonywał poza kursem, no to rzecz jasna skorzystałbym z co najmniej kilku dodatkowych klas, zamiast te wszystkie style osadzać w ten sposób inline w dokumencie HTML. No, ale dzięki temu, że te style są osadzone w taki sposób w tutorialu, no to będziemy mieć teraz mniej dodatkowej pracy w CSS-ie i skupimy się na zrealizowaniu odpowiedniej nawigacji. Potraktujcie po prostu te gotowe slajdy jako lorem ipsum, taki dummy content, testową zawartość. Jedyne, co musimy wystylizować, to jak powiedzieliśmy, klasa slide. No to przejdźmy do CSS-a. I przypominam, że ta klasa slide w naszym planie strukturalnym oznaczała właśnie pojemnik na pojedynczy slide, jak nazwa sugeruje. No i takich divów będzie w naszym wykładzie sporo. Czyli zapiszmy .slide. Mhm. I proponuję na slajdach po pierwsze ustawić padding. Niech będzie na przykład 20 pikseli w pionie, no bo pamiętamy, że dla paddingu najpierw jest oś Y, prawda? A w poziomie ustawmy 40 pikseli. Jeżeli podamy dwie wartości, no to ta pierwsza oznacza padding na Y, na osi pionowej, czyli tak samo od dołu, jak i od góry, a druga wartość to padding na osi X, czyli zarówno od lewej, jak i prawej strony. Logiczne. Natomiast według mnie na pewno będzie warto jeszcze wyjustować tekst wykładu. Czyli dopiszmy sobie tekst align justify. OK, no to klasę dla wstawianych slajdów mamy przygotowaną. Przejdźmy zatem teraz do pliku slajdy.html HTML. No i dajmy Ctrl A, Ctrl C. I teraz, zgodnie z naszym planem strukturalnym, to te divy ze slajdami wkleimy po zakończeniu spisu, ale zanim zakończymy containera. Czyli tutaj, prawda? Zróbmy trochę miejsca. Ctrl V. No i sprawdźmy. Tu kończy się spis, OK. I jeszcze przyjrzyjmy się sytuacji na dole dokumentu. Um, tutaj kończy się kontener, prawda? Czyli wszystko powinno być OK. Oczywiście, ponieważ na wykładzie znajdują się także grafiki, no to je trzeba też dołączyć do naszego folderu monitory. Wszystkie potrzebne obrazy znajdziemy w paczce możliwej do pobrania w opisie w folderze o nazwie obrazki. U nas pojawi się on magicznie i wejdźmy do jego środka. To są potrzebne pliki. Zaznaczamy Ctrl A, wycinamy Ctrl X i wklejamy do naszego folderu IMG Images z grafikami strony. Pusty folder obrazki możemy już teraz usunąć. No i to już powinno zadziałać. Zobaczmy to w chromie. No i super, pojawił się nasz content. Konkretna zawartość wykładu. Tekst, ramki z definicjami, obrazy. Ja bym proponował jeszcze wystylizować te tytuły slajdów, a one są zamknięte w znacznikach H1. O, widzimy, tytuł slajdu siedzi w nagłówku H1. Fajnie byłoby nadać im taki sam styl, jaki mamy na samej górze w spisie treści, czyli niech to będzie tekst pisany wielkimi literami, nieco mniejszy, no i przypominający stylem właśnie to, co mamy w spisie treści. Zatem zapiszmy w CSS-ie selektor H1 i ustawmy właściwości font size, przypiszmy na przykład 24 piksele. Chcemy mieć wielkie litery, czyli text transform, uppercase i dla pewności dajmy jeszcze font way, 700, choć oczywiście nagłówek sam w sobie zazwyczaj jest już wyboldowany naturalnie. Zobaczmy teraz. O, myślę, że wygląda to dużo lepiej. Teraz nagłówek H1 jest taki bardziej elegancki i oficjalny. No to co moi drodzy, mamy wszystkie slajdy, mamy spis treści, to opora najwyższa zabrać się za podlinkowanie poszczególnych itemów list wewnętrznych w spisie treści do odpowiadających im slajdów znajdujących się poniżej. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, jak tego dokonać? Spróbujmy wykonać linka dla jednej opcji, na przykład tej. Maska, rodzaje masek. Chcielibyśmy, aby po kliknięciu w ten podpunkt Przeglądarka automatycznie przewinęła nam dokument w to miejsce, prawda? I teraz jak tego dokonać w HTML-u? Otóż zasada tworzenia takiego hiperłącza jest prosta. Trzeba to tylko dobrze zrozumieć. Oderwijmy się zatem na chwilę od rzeczywistej strony i narysujmy sobie to symbolicznie, w sposób uproszczony. Mamy diva spis, ze spisem treści. No tak symbolicznie sobie go narysujmy jako prostokąt. A w nim mamy gdzieś w wewnętrznej liście napis maska, rodzaje masek. I poniżej mamy slajdy. Pierwsze dwa chcemy właśnie przewinąć, a w trzecim slajdzie jest interesujący nas tytuł H1, no i właściwa zawartość tegoż slajdu. I teraz żeby przewijanie działało, to wystarczy zrobić tak: Nasz napis w spisie treści zamykamy w tagu A, czyli w klasycznym hiperłączu, a href ustawimy na jakiś wymyślony przez nas identyfikator, ale poprzedzony znakiem hash. Czyli na przykład niech to będzie hash maski i CRT. No powiedzmy, że taki identyfikator w przypływie kreatywności wymyśliliśmy. I jeżeli nasza strona ma adres np. monitorykomputerowe.pl, no załóżmy, że taki jest, to wówczas adres automatycznie przewijający stronę do trzeciego slajdu byłby taki. Natomiast ponieważ nasz link jest na tej samej stronie, którą przewijamy, to wystarczy w hrefie rozpocząć adres właśnie od tego hasza. Znak ten mówi przeglądarce, w które miejsce nasz dokument przewinąć. No tylko że w tym dokumencie póki co jeszcze nie ma takiego miejsca, które byłoby oznaczone jako maski CRT. I teraz chcielibyśmy taki punkt ustanowić tutaj w tym trzecim slajdzie. Jak tego dokonać? No wystarczy użyć jakiegoś znacznika, na przykład diva albo powiedzmy znacznika h1 i w jego wnętrzu ustawić ten sam identyfikator, ale już bez hasha. Czyli mogę zapisać na przykład h1, tak jak mam tutaj, a w jego wnętrzu wpiszę id równe Temu identyfikatorowi maski CRT, ale już bez hasha, czyli w linku występuje hash, a potem ten identyfikator, a w docelowym identyfikatorze jest już sam identyfikator, bez hasza. To jest to połączenie, którego ustanowienie wystarczy do automatycznego przewinięcia strony do tegoż trzeciego slajdu. Bo przeglądarka napotka w linku hash i zapamięta nazwę identyfikatora, prawda? Złapie go sobie, i znając jego nazwę, Poszuka tego samego identyfikatora w całym kodzie strony, tak żeby móc w razie kliknięcia przenieść tam użytkownika, przy czym przeglądarka szuka samego identyfikatora już bez hasza. Prosty mechanizm, prawda? Mówimy, udaj się tutaj, kiedy ktoś kliknie. Natomiast zanim to wprowadzimy w naszym kodzie, to jeszcze wyjaśnijmy jedną małą wątpliwość, bo myśmy tutaj użyli ID, Natomiast na niektórych stronach czy w niektórych kursach HTML-a spotkasz się często z inną sytuacją. To znaczy, wszystko będzie tak samo, ale zamiast ID ktoś użyje właściwości name. Wszystko jest tak samo, tylko jest name zamiast ID. I to też zadziała w przeglądarce. Więc pojawia się pytanie, którego sposobu powinniśmy używać. No, w specyfikacji w3c w rozdziale Navigating to a Fragment Identifier możemy wyczytać, iż przeglądarka najpierw sprawdza, czy istnieje element o ID równym naszemu nawigacyjnemu fragmentowi. I jeżeli takie ID zostanie znalezione, to algorytm wyszukujący kończy się. Natomiast jeżeli takiego ID nie odnaleziono, to dopiero wtedy przeglądarka szuka atrybutu name, który by odpowiadał naszemu nawigacyjnemu fragmentowi. W związku z czym logiczne jest, że lepiej jest użyć ID, bo przecież chcemy ten czas interpretacji, ten czas renderowania strony jak najbardziej w przeglądarce skrócić. Mówi się też, że użycie atrybutu name w ramach znacznika a będzie uważane w HTML5 za praktykę niezgodną z tym standardem. Oczywiście ze względu na kompatybilność z HTML4 i wcześniejszymi wersjami i wszystkimi stronami, które już namea w tej sytuacji użyły, to przeglądarki i tak poprawnie będą nawigować do takiego namea. No ale rzecz jasna, my już od dzisiaj wiemy, że lepiej jest zaimplementować przewijanie w oparciu o ID, z powodu chociażby takiego, że choć trochę przyspieszymy dzięki temu proces renderowania kodu przez przeglądarkę. No to skoro rozumiemy już wszystkie niuanse użycia tej techniki, to wprowadźmy ją u nas. Czyli najpierw w spisie treści dla tego podpunktu zapiszmy hiperłącze a href równa się hash. Maski CRT, taki wymyśliliśmy identyfikator i zamykamy hiperłącze. Zobaczcie, hiperłącze zapisaliśmy wewnątrz tagu Li, wewnątrz itemu. Tak jak mówiliśmy, pomiędzy tagami Li nie umieszczamy już innych tagów, w tym tagów Ahref, prawda? OK, no to teraz odnajdźmy slajd 1.3 mhm. i do znacznika H1 tego nagłówka dopiszmy ID równe. Maski CRT. I pamiętajmy, już bez znaku hasza. Zapiszmy i zobaczmy, czy zadziała. Oho, hiperłącze się pojawiło. No dobra, to kliknijmy, dziada. No i proszę, przeglądarka przewinęła nas do właściwego miejsca na stronie, a w zasadzie prawie że teleportowała. Myśmy ustawili poprawnie to ID dla H1 i rzeczywiście dokładnie w to miejsce przeglądarka nas przewinęła. No ale dwie rzeczy nam się nie podobają. Po pierwsze, taki natychmiastowy skok jest strasznie mylący. Ja muszę sobie zajrzeć tak naprawdę na ten boczny scrollbar, żeby zorientować się, w którym miejscu dokumentu ja tak naprawdę się znalazłem, bo nastąpiło to natychmiast. A druga sprawa, nie mam komfortowego powrotu do spisu treści. Muszę sam przewinąć to na rolce myszki lub na taczpadzie, albo złapać tutaj za bocznego scrollbara. I oczywiście mógłbym tutaj dodać obok tytułu jakiś link w stylu spis treści albo powrót i wykorzystać ten sam mechanizm, żeby od razu skoczyć w górę. No ale jesteśmy już przyzwyczajeni do stosowania takiego małego przycisku w prawym dolnym rogu, który przewinie stronę do początku. No ale po kolei. Zanim rozwiążemy sprawę dodania takiego scrollującego przycisku w prawym dolnym rogu, jak również zanim dodamy animację tego przewijania, żeby to wszystko nie odbywało się tak skokowo, to wystylizujmy najpierw linki na stronie. No bo aktualnie są one no dość ohydne, niebieskie albo fioletowe, jeżeli były odwiedzone, zajmie nam to minutę, a poprawi znacząco wygląd strony. Wstawmy to może pod selektorem body. No to po kolei. Najpierw nieodwiedzony link, czyli A link i ustawmy Color Black i Text Decoration None. Potem będzie link odwiedzony, czyli A Visited i wstawimy to samo ciało klasy co powyżej. Zatem skopiujmy sobie ciach, i dalej wystylizujmy link po najechaniu kursorem, czyli wiadomo, będzie to A Hover. I wklejmy ciach. Ale tutaj dajemy kolor ciemnozielony, żeby to było spójne z całością, prawda? I pamiętamy 4, 8, 5, B, 3, B. I niech tekst decoration po najechaniu kursorem będzie underline, czyli dodajmy podkreślenie, ale przy hoverze. I na koniec link właśnie aktywny, czyli to będzie a active. OK. I wklejmy gotową klasę. Mhm. No to zobaczmy. O tak, dużo lepiej. No to teraz pora sprawić, aby kliknięcie w tego linka spowodowało animowane przewinięcie strony zamiast takiego nagłego skoku. Wykorzystamy w tym celu JavaScript, a konkretnie bibliotekę jQuery i oparty o nią plugin o nazwie Scroll2, czyli przewin do. Wejdźmy zatem w Google i wpiszmy frazę jQuery, scroll2 jako jeden wyraz. Autorem pluginu jest Ariel Flessler, i tutaj jest jego GitHub. Wejdźmy tam. I tu możemy sobie pobrać paczkę zip z kodem biblioteki. Zapiszę ją na pulpicie. To teraz wyodrębnij wszystkie. Ciach. OK. I jak spojrzymy na licencję, no to okaże się, że podobnie jak prawie wszystko oparte na jQuery, lipka jest na licencji MIT. Czyli możemy spokojnie użyć jej za darmo w swoim projekcie, free of charge. Zamykamy licencję, a z tego folderu pobierzemy plik jQuery scroll to min.js. Min to jest wersja biblioteki pozbawiona znaków białych i zajmuje ona tylko 3 kB, w przeciwieństwie do wersji standardowej ważącej dwa razy tyle. Zobaczmy sobie, jak upakowane będzie to wszystko bez znaków białych. Mm -hmm. I my właśnie tej wersji minimalnej sobie użyjemy, no bo przyspieszy to renderowanie strony. No to Ctrl-X i przenosimy to do naszego katalogu monitory. Tę bibliotekę jQuery Scroll to Min.js znajdziecie też w paczce z kodami z tego odcinka, którą można pobrać z linka umieszczonego w opisie filmu. No to teraz użyjmy tej biblioteki. Po pierwsze, podepniemy ją w sekcji head, czyli script src source. I teraz potrzebujemy nazwy pliku. Żeby zminimalizować możliwość pomyłki, no to wróćmy do folderu F2, Ctrl-A, Ctrl-C i wklejmy Ctrl-V. I jeszcze zamknijmy tak skrypt. Ale ponieważ ten nasz skrypt scroll to oparty jest na bibliotece jQuery, no to bez dołączenia jQuery nie będzie on działał poprawnie. Zatem musimy podpiąć i to koniecznie powyżej tej linii bibliotekę jQuery. Skorzystajmy podobnie jak w przypadku czcionki, z googleapis.com, no apis, czyli application programming interfaces. Podpięcie jQuery z tych serwerów Google' ma sens o tyle, że są to serwery non-stop online w sieci i raczej mało prawdopodobne jest, że nie będą dostępne. Wpiszmy sobie zatem frazę google apis jQuery i przejdźmy pod adres developers.google.com. W prawej szpalcie otwartej strony klikamy jQuery i wybierzmy sobie nowszą generację, czyli tą drugą. Skopiujmy to, ctrl-c i powyżej tej wstawionej naszej linii wklejamy. I to powinno załatwić sprawę podpięcia biblioteki jQuery. To teraz użyjmy obu tych bibliotek. Poniżej podpięcia zapiszmy tagi script otwierający i zamykający. A wewnątrz zapiszmy jQuery, nawiasy okrągłe i za nawiasami od razu średnik. I teraz wstawmy kilka enterów i zapiszemy funkcję, czyli słowo kluczowe function. I jak to funkcja, dajemy tam również nawiasy okrągłe, zaś jako argument funkcji wstawimy tam tylko znak dolara. No i to jest nasz nagłówek funkcji. Szczegółowo nie będziemy teraz wyjaśniać, jak wygląda składnia jQuery, ponieważ to zostanie przedstawione bardzo szczegółowo w kursie JavaScriptu na tym kanale. I dlatego my dalej dajemy sobie klamry funkcji, czyli tworzymy jej tak zwane ciało. Ok, zobacz, nagłówek i ciało. No to całkiem tak jak w HTML-u. Head i body, prawda? To nie jest przypadek, to bardzo długa tradycja sięgająca czasów zamierzchłych. Ok. I teraz co tu trzeba wpisać? Tak naprawdę to niewiele. Koniecznie trzeba rozpocząć od zresetowania scrolla, bo niektóre przeglądarki mogą sobie źle przypisać jego wartość początkową. Zapiszmy zatem znak dolara, kropka, scroll to, przewiń do. I w nawiasie dajemy 0 i średnik. Tyle wystarczy, jeśli chodzi o reset. Zwróć tylko uwagę, żeby wielkość liter się zgadzała, prawda? Szczególnie tej. I teraz JavaScript potrzebuje wykryć sytuację, że kliknięto w zadany link. A żeby tego dokonać, to taki link potrzebuje mieć przypisane ID. Zatem przejdźmy teraz do spisu treści w naszym dokumencie HTML i tutaj potrzebujemy nadać temu linkowi ID. Niech ID będzie równe na przykład link3. No bo docelowo planujemy zrobić na przykład link1, link2, link3 i tak a jeśli chodzi o href tego linku, to co ciekawe, możemy pozostawić teraz jedynie sam hash. Dlaczego? Bo przewinięcie strony zrealizuje nam teraz JavaScript. I to właśnie w skrypcie podamy ten identyfikator maski CRT to miejsce, do którego trzeba przewinąć, a nie tutaj. To automatyczne, skokowe przejście przeglądarki chcemy teraz upośledzić, usunąć, zniszczyć. I dlatego pozostawiamy tutaj pusty hash. No to wracajmy do skryptu. I zapiszemy tak. Jeżeli nastąpiło kliknięcie elementu o ID równym link 3, czyli dolar, i w nawiasach i w apostrofach zapiszemy hash link 3, no to jest identyfikator naszego linka, który możemy złapać. I jeżeli ktoś go kliknął, czyli kropka klik i dajmy nawiasy oraz średnik na końcu, to wykonamy funkcję function. Dwa nawiasy, standardowo jak to przy funkcjach, i klamry, czyli ciało funkcji. Zatem, jeśli ktoś kliknął, to wówczas wywołaj funkcję, a w niej zapiszemy teraz $.scroll to. Zobaczcie, to jest tak samo, analogicznie, podobnie jak tutaj. Tylko, że teraz w nawiasach okrągłych wpiszemy, w które miejsce chcemy przewinąć dokument i u nas to będzie nawiasy. A w nich jeszcze dodatkowo w apostrofach hash maski crt. I stąd właśnie JS będzie wiedział, gdzie przewinąć, w które miejsce. Ale to jeszcze nie koniec. Dajemy za nawiasem przecinek i wpisujemy wartość 500 milisekund. I tu też koniecznie musi być średnik, który zakończy scroll to, prawda? Gotowe. Jeżeli za dużo tutaj jest dla ciebie różnych klamer, średników, apostrofów i zbyt łatwo się w tym wszystkim mylisz, to możesz ewentualnie skopiować sobie ten fragment z paczki, którą udostępniłem w opisie. Natomiast my sprawdźmy czy przewijanie już działa. No to chwila prawdy. Tak jest, o to właśnie chodziło. I oczywiście taki zestaw Ahref z nadanym ID i odpowiadająca mu linia w jQuery. No to taki zestaw musielibyśmy teraz przygotować dla każdego podpunktu tego spisu treści. Oczywiście jest to już teraz tylko kwestia Ctrl C, Ctrl V i podmian odpowiednio nazw. Natomiast zanim się temu oddamy to pozostała jeszcze jedna ostatnia kwestia. Po przewinięciu strony Nadal nie mamy jeszcze do dyspozycji przycisku Scroll Up, który pozwoliłby wygodnie powrócić z powrotem na górę do spisu treści. I tym zajmijmy się najpierw: dodajmy tego batona do naszej strony. W folderze img, co ciekawe, znajduje się już plik graficzny, którego użyjemy. Nazwałem go app.png. Jakim cudem on się tam znalazł? No, przekopiowaliśmy go tak naprawdę razem z obrazami, które wykorzystaliśmy w wykładzie, w tym dami kontencie. Wtedy, kiedy przenosiliśmy pliki potrzebne do obsługi slajdów. Ten plik odnajdziesz bez problemu w paczce, którą można pobrać w opisie filmu. A tak naprawdę można użyć dowolnego PNG, który obsługuje przezroczystość, akurat ten obrazek tutaj ma rozmiar 64x64 piksele. I teraz mając do dyspozycji taki obrazek, jak sprawić, aby posłużył on za przycisk przewijania? No, po pierwsze, dodajmy do kodu HTML nowe hiperłącze. Adresem hiperłącza będzie tak samo jak przy poprzednim przewijaniu, po prostu pusty hash, no bo to jQuery obsłuży to przewinięcie i przypiszmy jeszcze temu hiperłączu klasę. Niech to będzie class równa się scroll up, no niech będzie taka nazwa. I zamknijmy jeszcze hiperłącze. To teraz pora na CSS-a. Wstawmy nową klasę o nazwie scroll-up i zapiszmy podstawowe właściwości. Width dajmy 64 piksele i tak samo wysokość 64. Ustawmy dla pewności tekst decoration none i tłem tego hiperłącza ma być u nas obraz up.png. Zapiszmy zatem background URL i ten URL to będzie w cudzysłowie folder ImG, a w nim App A dodatkowo po spacji zapiszmy jeszcze No repeat, czyli w razie gdyby rozmiar jakimś cudem przekroczył 64 na 64, to nie powtarzaj drugi raz grafiki tła. Pokaż tylko jedną taką grafikę. I jeszcze dopiszmy sobie 0PX, spacja 0PX. Co oznacza, rozpocznij wypełnianie tła od lewej górnej krawędzi hiperłącza, od punktu 0,0, prawda? Podając tutaj inne współrzędne, to ten obrazek tła można przesuwać. Chciałem, żebyście też o tym wiedzieli. W jaki sposób umiejscowić ten przycisk, tak, żeby zawsze znajdował się w prawym dolnym rogu ekranu. Dla wielu osób takie zadanie to wręcz koszmar w css ale jest to bardzo proste. Zobaczcie. Ustawmy najpierw position. Fixed, czyli przypisano na stałe. A następnie przypiszmy odległość od prawej krawędzi ekranu. No, prawej, czyli right. I niech to będzie 50 pikseli odstępu od prawej krawędzi. No i rzecz jasna ustawimy także odległość od dolnej krawędzi okna. I to będzie właściwość bottom, czyli po angielsku spód, dół. I dajmy też 50 pikseli. Ok, zobaczmy efekt. No i super. Przycisk rzeczywiście się pojawił, tylko nie pasują nam jeszcze dwie kwestie. Po pierwsze przycisk przewija do góry, ale skokowo, a my chcemy mieć animację. A druga sprawa, kiedy jestem na górze strony, kiedy przeglądam spis treści, no to ten przycisk nie powinien być widoczny. No bo po co? Już jestem w spisie treści. On powinien się pojawić dopiero kiedy zjadę nieco w dół, prawda? Wtedy przewijanie ma sens. No to do dzieła. Najpierw naprawmy sposób przewijania. Niech będzie animowany. Przejdźmy do HTML-a i zduplikujmy sobie tę linię, którą mamy już zrobioną. I teraz tak. My nie będziemy łapać elementu po ID, tylko tym razem chcemy złapać klasę. I dlatego zamiast hasza my wpiszemy teraz kropkę. No i nasza klasa nazywa się scroll up. Mhm. I przewinąć chcemy na samą górę. Łatwo taki efekt osiągniemy, jeżeli przewiniemy stronę do pierwszego otwierającego tagu body, prawda? Zatem wpiszmy sobie tutaj po prostu słowo body. A że nie jest to id równe body, tylko znacznik, no to nie dajemy tutaj hasza. Nie, bo to jest tak HTML, -a, stąd hasza nie zapisujemy. No, podobnie jak w CSS-ie, prawda? I już to powinno według mnie zadziałać. Zobaczmy. No proszę, nie kosztowało to wiele pracy, a cieszy oko. Może i wyjdzie ze mnie teraz perfekcjonista, ale ja bym jeszcze zmienił wartość 500 w tym skrypcie na 1000, żeby przewijanie odbywało się kapkę wolniej. Myślę, że będzie to wyglądało nieco lepiej, no ale to już jest kwestia własnych preferencji. Mnie przekonuje głównie fakt, że czasami do przewinięcia będzie sporo zawartości i 500 milisekund to dość ostry czas na reakcję dla naszych oczu. Tak czy inaczej, mechanizm działa. No to teraz ostatnia rzecz dzisiaj. Niech ten przycisk nie będzie widoczny od razu. Niech on się pojawia po pewnym czasie, w miarę przewijania strony. Skoro jestem już u góry, no to nie potrzebuję teraz go oglądać, bo nie ma co przewijać. Jak taki efekt pojawienia się przycisku osiągnąć? No, po pierwsze, ukryjmy tego dziada, aby nie był widoczny od razu. Wystarczy nam jedna linia w CSS-ie. W klasie Scroll Up. Zapiszemy display, none. Najprościej mówiąc, nie wyświetlaj. No, sprawdźmy. Zniknął. Spieszmy się, kochać, scroll up batony, bo tak szybko odchodzą. No, niekoniecznie. Wystarczy okodować w jQuery wielki powrót tego naszego batona, ale on ma wrócić dopiero, kiedy przewiniemy już co nieco na stronie. Wejdźmy do kodu HTML, do naszych tagów script. I zróbmy trochę miejsca poniżej zamykającego nawiasu. I zapiszmy jeszcze na szybko komentarz. Oczywiście komentarz w JS to są dwa prawe slashe, a nie tak jak w HTML u znacznik z wykrzyknikiem. No i używamy sleszy, bo aktualnie piszemy w JS, a nie w HTML, prawda? Przecież jesteśmy pomiędzy tagami script. To tak, gdyby ktoś się zastanawiał. No to do konkretów. Zapiszmy dolar i tym razem łapiemy uchwyt okna przeglądarki. Zatem wpiszemy tutaj po prostu window, okno i nas interesuje zdarzenie przewijania zawartości okna, i to jest zdarzenie o nazwie scroll. I dalej nawiasy okrągłe, i od razu średnik za nimi. Wstawmy teraz kilka enterów i zapiszmy, co ma się podczas tego scrolla wydarzyć. Nawiasy, tym razem puste, bez argumentów, no i klamry, czyli ciało funkcji. No i teraz zapiszmy jeżeli if, no i dajmy nawiasy do tego ifa. Dolar this, czyli z angielskiego to, czyli specjalny rodzaj wskaźnika wskazujący na aktualnie przetwarzany w metodzie element, czy też mówiąc dokładniej obiekt na rzecz którego ta metoda została wywołana. Kropka scroll top, czyli scroll od góry ekranu, jest większy niż 300 pikseli. Czyli, jeżeli ktoś przewinął od góry co najmniej 300 pikseli, to wtedy złap element, czyli dolar nawiasy, złap mi klasę scroll-up, czyli nasz przycisk, i spraw, że pojawi się na ekranie, ale w sposób animowany czyli to będzie fade-in, pojaw się mhm. i dalej średnik. I jeszcze dajemy else. W przeciwnym razie, bo przecież przycisk ma się też schować, kiedy znowu powrócimy na górę. Czyli skopiujmy sobie tę linię, ciach, i wówczas przycisk ma zaniknąć. Czyli dajemy teraz Fade Out, zniknij. No, i to była ostatnia linia w tym dzisiejszym tutorialu, którą przepracowaliśmy razem. Jeżeli komuś długo nie będzie chciał ten kod działać i będzie miał literówki, no to zawsze może porównać swoje zapisy z tym, co jest w paczce, którą udostępniłem. A my zobaczmy, czy u nas są jakieś literówki. Oho, z otchłani nicości wyłonił się nasz przycisk. Na 300 pikseli stąpił do piekieł, ale potem zmartwychwstał. A czy schowa się, kiedy wrócimy z powrotem do spisu treści? Tak jest. Ostatnie dwie sprawy, jakie należałoby zrealizować, to odpowiednio podlinkować wszystkie podpunkty na listach wewnętrznych, a nie tylko ten trzeci. I druga sprawa, trzeba jeszcze wykonać stopkę. Te dwa zadania, te dwa taski pozostawiam jednak Wam, abyście mogli to samodzielnie przećwiczyć. Efekt końcowy wygląda tak. Mamy dzięki listom ładnie zrealizowany spis treści. Wszystkie te podpunkty są podlinkowane i kliknięcie dowolnego rozdziału przenosi nas w animowany sposób do wybranego slajdu. I w dowolnym momencie, kiedy zapoznamy się z informacjami, które nas interesują, możemy szybko znowu powrócić do spisu treści dzięki naszemu batonowi. A stopka wygląda tak. Wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Pora najwyższa ją podsumować. Dziękuję Wam za obejrzenie materiału. Mówiąc szczerze, to trochę już tracę głos. Mam nadzieję, że doceniacie trud włożony w przygotowanie tego odcinka i zostawicie łapkę pod tą produkcją. Na kanale idą duże zmiany. Już w najbliższym filmie, który będzie podcastem, wyjaśnię szczegółowo, jakie mam plany dydaktyczne na najbliższy czas. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam serdecznie. O, We started off from the bottom and we still here My stipends got me solemn With two weeks and $150 well, I guess I'll get a job I guess I'll show up for my moms and my pops Prove them that I am an average guy And that I ain't wasting my time Just roll up that green just to catch up on sleep And we spent the whole semester up in the deep end I know and i know